Cześć, witam Was w drugim odcinku Fajtera dla Zielonych. Witam Was dzisiaj bardzo zakatarzony, ale mam nadzieję, że mój dziwny głos nie będzie Wam przeszkadzał. Co dzisiaj będziemy robić? W ostatnim odcinku, w pierwszym odcinku Fajtera dla Zielonych zrobiliśmy sobie takiego Hello World'a, czyli poruszanie takim prostokątem po planszy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak zacząć z Fajzerem, to zapraszam do poprzedniego odcinka. A teraz będzie drugi odcinek o Stanach. Pokażę Wam może najlepiej, co przygotowałem. Przygotowałem taką prostą symulację Stanów, czyli stan pierwszy w grze, czyli nasze menu. Jesteśmy w menu, po prostu mamy tekst click space to start. Tu mamy tego naszego hello worlda, którego ostatnio napisaliśmy, czyli poruszaj naszym prostokątem. Jest to nasz play state, poprzednio był menu state. Gdy przejdziemy odpowiednio daleko w prawo, to wygrywamy grę. Jesteśmy teraz w win state, czyli stan, w którym wygraliśmy grę. I tutaj, gdy naciśniemy znowu spację, to jesteśmy znowu w naszym menu state. Z menu state przechodzimy do play state, czyli o stanach. No przy okazji zobaczycie też, jak się wyświetla tekst w Fajzerze. No to zaczynamy. Napisałem to sobie już wcześniej, by nie marnować czasu na pisanie wszystkiego z palca, ale teraz napiszmy to sobie wspólnie, krok po kroku. Mam nadzieję, że na plus jest zmiana, że zwiększyłem czcionkę w edytorze. Powinno być to teraz wszystko w filmie lepiej widoczne. Czyli co teraz zrobimy z naszego starego Hello World'a? Zrobimy sobie teraz ten szkielet tych stanów, czyli nasz load state, w którym jest ładowane wszystko, wszystkie asety, menu state, z którego przechodzimy do play state oraz win state i po win state przechodzimy znowu do menu state. Najpierw w naszym hello worldzie może trochę posprzątamy, tutaj tak na zewnątrz wyrzuciłem kursor oraz player, możemy to sobie zrobić trochę ładniej, tak jak sobie wcześniej tu zrobiłem. No, tak jak teraz, nie mamy tutaj żadnych zmiennych na zewnątrz. Przy okazji właśnie odnośnie var i let ze współczesnego JavaScriptu. Aktualnie nie będziemy korzystać z ECMAScriptu 6, wprowadzimy to w jednym z kolejnych odcinków, gdzie po prostu do Fajzera dorzucimy tą całą konfigurację wokół ECMAScriptu 6, by to wszystko działało na różnych przeglądarkach i tak dalej. Aktualnie skupmy się na Fajzerze, a ECMAScript 6, ten współczesny JavaScript, dorzucimy do całego projektu później. Aktualnie skupmy się na zrobieniu takiego prostego szablonu, szablonu ze stanami. Czyli mamy nasz aktualnie tylko playstate oraz plik game.js, w którym dodawany jest playstate oraz startowany jest playstate. Zacznijmy od stworzenia sobie load state'u stanu, w którym ładowane są wszystkie asety. Czyli stwórzmy sobie w naszym projekcie, tutaj mam ten projekt, który wcześniej przygotowałem, by nie pisać tyle kodu źródłowego przed kamerą, oraz nasz nowy projekt, w którym tu będziemy pisać teraz wszystko krok po kroku, by wam to wytłumaczyć. Przypominam, że w ostatnim odcinku macie krok po kroku tego hello worlda tutaj wytłumaczonego. Tam możecie sobie wszystko zobaczyć, teraz jedziemy dalej. Stwórzmy sobie nowy plik, który nazwiemy load.js. Gdy dodamy sobie taki plik nowy, w tym przypadku load.js, by przechowywać tam stan, w którym wszystko jest ładowane, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Na początku, by dodać go do naszego index.html, tak jak tutaj mam wszystko, tak mamy play.js i tak dalej, to stwórzmy sobie load.js. Jest aktualnie wszystko ładowane w pliku index.html. Gdy wprowadzimy sobie ten nowoczesny JavaScript, ECMAScript 6, to można to zrobić mądrzej, ale aktualnie, by wszystko było po prostu proste, z góry na dół, to nie będziemy jeszcze mieszać. I co w tym Node.js ma być? Skopiuję sobie tutaj parę rzeczy, by nie pisać wszystkiego z palca. Nasz load state ma dwie funkcje. Preload, w którym ładowany jest nasz asset, oraz create, w którym odpalany jest stan menu. Czyli co tutaj mamy? Mamy znowu funkcję preload, która ładuje nasz asset PNG, oraz funkcję create, która odpala się po preload, która odpala nasz stan menu, którego jeszcze nie ma, ale zaraz będzie, i robi to po załadowaniu naszych wszystkich assetów. Czyli jak dodamy później w grze kolejne jakieś pliki graficzne czy dźwiękowe i tak dalej, to będzie to dodawane wszystko tutaj w tym load state. Nie będzie to musiało być już w play state, tak jak wcześniej. Tutaj widzicie, że w play state była wcześniej funkcja preload. Nie jest już tak potrzebna, ponieważ robione jest to teraz load.js i nasz load.js dodaliśmy go już do indeksu. Teraz musimy go dodać również do naszego game.js. Tak samo jak dodaliśmy sobie playstate, to dodajmy sobie teraz nasz loadstate. I dodajmy może sobie od razu nasz menu state. Skoro już tutaj jesteśmy, to dajmy nasz menu state, dodajmy sobie plik menu.js. To musimy również dodać oczywiście w indeksie. Mamy load
mamy menu.js i co w tym menu.js ma być. Znowu skopiuję sobie trochę kodu menu.state. Aktualnie zróbmy sobie tylko funkcję create. I w tym create odpalmy sobie na razie tylko tekst. Robimy to tak. Game, add, text. Gdzie chcemy dodać tekst? Damy współrzędna 100 na 100. Jaki tekst to ma być? Tekst menu. Click space to start. I to już w sumie odpali tekst. Tylko jest taki problem, że mamy czarne tło, więc musimy podać kolejny parametr, w którym możemy podawać na przykład jak to być czcionka i tak dalej, a akurat nas nie interesuje konkretna czcionka, to dodajmy sobie tylko, że ma zostać wypełnione kolorem białym. Taki jest ten trzeci parametr. To tutaj jest kolejny parametr, po prostu jest to kolejny parametr. Tutaj wrzuciłem sobie tylko Enter, by to było inaczej sformatowane, by się mieściło na tym ekranie. I to już powinno nam odpalić, jak teraz wejdziemy do przeglądarki do naszego projektu, nasz state menu. Zobaczymy, czy w game aktualnie jest odpalany stan play. Oczywiście ma zostać odpalone nasze load. Load ładuje asety i następnie, gdy załadowało, w create odpala menu. Zobaczmy, czy to działa. I tutaj oczywiście mała literówka, którą wcześniej zauważyliście na pewno. Nie add test, tylko add text. Odświeżmy sobie naszą stronę i widzimy, jesteśmy w stanie menu i jest wyświetlany nasz tekst bez tego parametru. Również by to oczywiście działało, tylko czarny tekst na czarnym tle no raczej nie jest widoczny. Czyli krótko, co się dzieje. W naszym index.html ładowane są pliki load.js, menu.js, play.js, game.js. W game.js dodawane są wszystkie stany, czyli nasz play state, load state, menu state. Odpalany jest pierwszy load state, który wszystko ładuje. Ładuje nam nasze pliki, odpala menu state i menu state aktualnie odpala tylko tekst. I chcemy, by po naciśnięciu spacji odpalił nasz state play, czyli nasz stan play. Zróbmy sobie coś takiego. Space key, czyli spacja. This space key równa się game input keyboard at key. I tutaj wcześniej to sobie już napisałem, jaki ma to być klawisz. Ma to być phaser keyboard spacebar. To możecie oczywiście w dokumentacji phasera sobie sprawdzić, co tutaj musicie wpisać, by na przykład wykorzystać shifta, control i tak dalej. Jeżeli nasz space key będzie on down, czyli wciśnięty, wtedy co się ma stać. I to, co się ma stać, napiszemy sobie w osobnej funkcji, nazwijmy ją start game function game state start. Jaki state ma zostać odpalony? Nasz play state. I ta funkcja ma zostać wywołana podczas naciśnięcia na spację, czyli this start game this. W tym momencie po prostu po naciśnięciu spacji dzieje się to, co jest w tej funkcji. Czyli odpalony jest nasz state play, zmianę stanu robiliśmy już poprzednio, jest to po prostu game state start. I tak w menu po naciśnięciu na spację jest game state start play. I zobaczmy, czy to działa. Odświeżmy sobie stronę. Coś nam nie działa, zobaczymy w konsoli, co się wywala. Menu.js 12. Nie daliśmy sobie tutaj przecinka, dlatego nam wywaliło. Zawsze, gdy dodajemy kolejną funkcję w taki sposób, to musimy sobie dodawać ten przecinek. Tutaj ten update jest niepotrzebny. Teraz sobie odświeżmy wszystko. Jesteśmy w stanie menu i przechodzimy do naszego playstate. Sam playstate mieliśmy oczywiście wcześniej napisany, mieliśmy go dodany w index.html oraz dodawany jako stan w game.js. Teraz stwórzmy sobie nasz ostatni stan z naszego szablonu, z naszego szkieletu win.js, czyli stan, w którym wygrywamy grę. Dodajmy go sobie od razu w index.html. Win.js, dodajmy sobie ten stan w game, stan win,
Win State i napiszmy go sobie. Jest to nic innego jak nasz Win State. Dodajemy sobie funkcję create, w której dodajemy tekst. W 100 na 100 dodajemy tekst you want free space to restart. Za tekst rysowany na biało. Następnie klikamy na spację. Po kliknięciu na spację ma zostać wywołany restart game. I nasze restart game jest to funkcja, która robi game start. Game robi game state start. Nasz stan menu. I to już powinno chyba działać, chociaż musimy jeszcze spełnić jakiś warunek, by wygrać grę. Dla uproszczenia wszystkiego zróbmy sobie na razie po prostu if, jeśli nasz player, jego x jest większe od 300, czyli jeżeli sobie pójdziemy gdzieś tam w prawo, to po prostu wygrywamy. Wtedy game state start win. Jeżeli po drodze nic nie zapomniałem, to powinno to już działać. Świeżmy sobie projekt, jesteśmy w menu, klikam spację, by zacząć, idę sobie tym w prawo, jak przekroczę 300, to został spełniony warunek, jestem w win state, wygraliśmy, proszę nacisnąć spację, by zrestartować, naciskam spację, jestem w menu, znowu jestem w play state i widzimy wszystkie stany są gotowe, mamy nasz szkielet, na podstawie którego możemy dalej budować aplikację. I to już wszystko w tym odcinku. Chciałem zrobić taki szkielet, w którym widzicie, jak sobie w Phaserze podzielić na pliki projekt, by nie mieć wszystkiego z góry na dół, tylko mieć taki prosty szkielet, w którym mamy plik game.js, gdzie stany są dodawane. Oczywiście wszystko jest najpierw w indeksie ładowane. Następnie w game.js odpalany jest pierwszy stan, w tym przypadku load. Load odpowiada za to, by wszystkie pliki załadować. Tutaj nie wiem dlaczego dałem tą spację, obsługę spacji, to oczywiście wyrzucę. Jakoś mi to się tam wrzuciło, nie wiem kiedy. Teraz po załadowaniu, po preload, odpalane jest nasze menu. W menu dodajemy tekst menu, click space to start. Obsługujemy spację, czyli przy okazji widzicie nie tylko podział na stany, tylko też jak wykorzystać, jak zrobić kliknięcie na jakiś klawisz. Tutaj możecie sobie zamiast keyboard spacebar poszukać w dokumentacji, jak zrobić, był tam Shift, Control, L czy K i tak dalej. Po naciśnięciu tej spacji odpala się nasz start game, co jest game state start play. Odpala się nasz play state. W play state, który był w sumie omówiony w ostatnim odcinku, dodajemy naszego playera, obsługę chodzenia tego playera oraz prosty warunek, taki aktualny dla pizzu, by po prostu coś zrobić. Po sprawdzeniu, czy x jest większe od 300, odpalamy nasz win state i win state też odpala tekst i pozwala na restartowanie gry, na przejście do menu. I to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, co zrobimy dalej. Może w kolejnym odcinku dodamy sobie jakiegoś przeciwnika, który będzie uciekał przed nami, trzeba będzie go dogonić, albo coś w tym kierunku. Jeśli moje materiały się w jakiś sposób przydają i macie ochotę się odwdzięczyć, to zapraszam na wejście na specjalną podstronę u mnie na blogu javadevmat.pl/wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć moją działalność, nawet bez wydawania pieniędzy. To tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.